Dobrze, szanowni państwo, bardzo serdecznie państwa witamy na pierwszym międzynarodowym sympozjum naukowym neurodydaktyki, które się odbywa na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. I ja uważam, że osobą dużo bardziej kompetentną ode mnie do przywitania państwa w tym miejscu jest pani dziekan Wydziału Biologii do spraw promocji, pani doktor habilitowana Edyta Sierka. Jak mówią kabareciarze, jeszcze nic nie powiedziałam, a już dostałam brawa, tak? Szanowne panie, szanowni panowie, w imieniu pani dziekan, profesor Iwony Szarejko, serdecznie państwa witam na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szanowni państwo, myślę, że to jest ważny dzień, zarówno dla Wydziału, jak i dla neurodydaktyki. Ja mam tu taką ściągę, ponieważ nie jestem specjalistą w tej branży, ale niemniej nauczanie przyjazne mózgowi jest niezwykle fascynujące ze względu na to wyobrażenie sobie neuronów, które pracują tak jak normalnie pracują, ale z bardzo intensywnym i maksymalnym wykorzystaniem ich potencjału. To jest, proszę państwa, nowe podejście, zupełnie nowe ujęcie i nowa perspektywa dla dydaktyki. Tym bardziej jest mi niezwykle miło, że pierwsze międzynarodowe sympozjum naukowe neurodydaktyki odbywa się właśnie u nas w Katowicach. Dostajemy, proszę państwa, nowe spojrzenie, które daje nam nowe narzędzia do inspirowania i poszukiwania nowych odpowiedzi przez naszych uczniów, przez naszych studentów. A jak państwo wiedzą, to co jest najbardziej fascynujące, to ciągłe szukanie odpowiedzi, znajdywanie jej bądź nieznajdywanie jej, ale codziennie pytania stawia nam świat i stawiają nam ludzie, a my powinniśmy próbować z wielką fascynacją i zaangażowaniem podejmować wyzwania. Szanowni państwo, z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję głównemu organizatorowi, panu doktorowi Markowi Kaczmarzykowi. Dziękuję serdecznie. Tym bardziej dziękuję, proszę państwa, że w tę całą sieć idei neurodydaktyki zostali włączeni pracownicy naszego wydziału, ale niezwykle liczne grono studentów, doktorantów i miejmy nadzieję, że to jest właśnie ten początek budowania bardzo silnego ośrodka, który będzie tę ideę propagował. Szanowni państwo, jestem niezwykle wdzięczna wszystkim państwu, którzy objęli patronat honorowy nad sympozjum, wszystkim osobom, które zechciały swoją wiedzą się podzielić i objęły patronat merytoryczny. Również dziękuję za przychylność władzom rektorskim i władzom dziekańskim. I ponieważ, proszę państwa, mamy wielki zaszczyt na naszym sympozjum, otwarciu tego sympozjum, gościć rektora do spraw umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji pana profesora Mirosława Nakoniecznego, serdecznie proszę o kilka słów do państwa uczestników. No widzisz, ja oklasków nie dostałem. Jednak wiadomo, kto jest na wydziale najważniejszy, dziekan się liczy i basta, a ja muszę państwu powiedzieć, że ja też jestem pracownikiem tego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, ba nawet jestem pracownikiem Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, ba nawet mam zajęcia z biologicznych podstaw zachowania i z neurobiologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, z czego studenci, zazwyczaj humaniści, są bardzo, bardzo niezadowoleni. Serdecznie państwa witam i właściwie to, co powiedziała pani dziekan, powinienem także powitać państwa w imieniu jego magnificencji rektora profesora Wiesława Banysia. Oczywiście z Brukseli, rektora częściej nie ma niż jest w uniwersytecie. A dlaczego pozwolę sobie powitać w imieniu rektora? Dlatego, że na kolegium rektorskim kiedyś rozmawialiśmy i zeszło właśnie między innymi na neurodydaktykę, bo gdzieś właśnie profesor, który jest filologiem, usłyszał, że jest to bardzo nośna dziedzina i powiedział wtedy na kolegium do mnie, że mamy zielone światło. Marku, czy ty dostałeś zielone światło i na ile ono było mocne czy blade, to dowiem się już po konferencji.
Natomiast faktycznie wydaje mi się, że jest sprzyjająca atmosfera, żeby tworzyć neurodydaktykę w Uniwersytecie Śląskim we współpracy z wieloma osobami spoza Uniwersytetu i szczególnie te osoby, które weszły w komitet organizacyjny i w komitet naukowy. Bardzo serdecznie chciałbym im podziękować, że wspomogły organizatora, głównego organizatora, doktora Marka Kaczmarzyka w przygotowaniu tej konferencji. Bo proszę Państwa, faktycznie moim zdaniem neurodydaktyka to jest coś, co łączy wiele dziedzin i właściwie można powiedzieć dzięki dekadzie mózgu, którą nazwano lata 90. w badaniach właśnie mózgu, pojawiło się jako pewna nowość, która może być uprawiana jako dyscyplina naukowa. I dzięki temu, że nasza wiedza o funkcjonowaniu układu nerwowego, a także zależnościach funkcjonalnych tego układu nerwowego od różnych czynników, nie tylko od otoczenia, powoduje to, że można nagle wyodrębnić coś, co nazywamy neurodydaktyką. I proszę Państwa, jeśli ktoś pamięta świat nauki sprzed 2 miesięcy, był taki krótki artykuł, skaner, że właściwie każda z pań tu siedzących w swoim czasie była neurodydaktykiem, dlatego że płód w wieku 7 tygodni właściwie zaczyna się ruszać, 9-10 tygodni odbiera bodźce i to bodźce po prostu chemiczne, bodźce słuchowe. Oko się lepiej rozwija, gdy przez powłoki brzuszne dociera do macicy, dociera światło. Można wykształcić to, że dziecko będzie lubiło później czosnek, paprykę albo marchewkę, albo odwrotnie, że nie będzie tego lubiło i żadna mama później tego u tego dziecka swojego ku swojemu ubolewaniu nie przełamie. A dlaczego? Bo sama nie jadła marchewki. No więc niech się nie dziwi, że po prostu później jest tak, a nie inaczej ze swoją pociechą. Więc proszę Państwa, na swój sposób neurodydaktykami jesteśmy każdy z nas, także oczywiście ojciec, który głośno mówi do dziecięcia przez właśnie powłoki brzuszne i coś tam mruczy, dlatego że to dziecko później lepiej rozpoznaje głos ojca i lepiej się rozwija. Więc gratuluję Państwu na swój sposób zdania pierwszego egzaminu, jeśli Państwo mają własne dzieci. Natomiast ja osobiście chciałbym zwrócić na inny element, którego nie zobaczyłem, a może nie został wyeksponowany jako element neurodydaktyki. Osobiście, może dlatego, że już bliżej mi do tego okresu niż do tego dziecięcia, chociaż mam wnuka całkiem małego, neurodydaktyka związana z okresem starzenia się. Proszę Państwa, Unia Europejska w tej chwili kładzie duży nacisk na badania niezwiązane z tym, jak przedłużyć życie człowieka, tylko jak poprawić jakość życia człowieka. I proszę Państwa, ćwiczenie, kształtowanie powiązań neuronalnych u osób starzejących się jest, uważam, pewnym wyzwaniem, gdzie powinniśmy zwrócić, dlatego że związane jest to i koszty ekonomiczne opieki nad takimi osobami, które będą w pełni sprawne mentalnie, jak i po prostu z lepszym byciem czy życiem właśnie osób w takim wieku. Więc od poczęcia do wieku starczego neurodydaktyka ma pełne pole do popisu. Oczywiście jak zwykle na początku skupiliśmy się na tym, może co jest najłatwiejsze, na dzieciach szkolnych, na nauczaniu szkolnym, to też jest ważne. Gratuluję Państwu, Markowi gratuluję, że udało się tą konferencję zorganizować, a Państwu życzę wielu owocnych dyskusji, wielu pomysłów po to, żeby ta konferencja nie była pierwszą i ostatnią, a żeby były następne. Na to liczę dzięki Markowi i Państwa inicjatywie. Gratuluję. Serdecznie dziękuję, panie rektorze. Ja myślę, że pan rektor przez grzeczność tylko mówi, że byśmy nie byli pierwszy raz na takim sympozjum i ostatni. Wydział Biologii słynie z tego i jego pracownicy również, że jak na coś stawiamy, to zawsze stawiamy dobrze i są takie konferencje, które u nas już mają numer 23 i 24. Tak, więc ja myślę, że wkrótce będziemy się spotykać na srebrnym weselu tego sympozjum. Szanowni Państwo, już bardzo poważnie dziękując za to, że Państwo zechcieli do nas przyjechać, że chcą Państwo się dzielić wiedzą, bo to jest ta najważniejsza kwestia spotkań
ludzi, których fascynują te same problemy. Proszę przyjąć informację, że pierwsze międzynarodowe sympozjum naukowe neurodydaktyki uważam za otwarte. Ja witam Państwa również bardzo serdecznie. Dziękuję władzom dziekańskim, dziękuję władzom rektorskim. Drodzy Państwo, mi przypadło w udziale moderowanie pierwszego panelu, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, pozwolicie Państwo, że wspomnę o takich rzeczach najważniejszych z punktu widzenia konferencji naukowej. Przede wszystkim głównym organizatorem tego przedsięwzięcia jest Pracownia Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Współorganizatorami jest Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska i oczywiście Uniwersytet Śląski. Chciałabym również wyrazić ogromne podziękowania wprawdzie dla nieobecnych, ale wspierających nas na odległość, wspierających nas duchem profesorów, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w komitecie honorowym. Jest to profesor doktor habilitowany Jerzy Wetulani, profesor zwyczajny doktor habilitowany Wiesław Banyś, profesor doktor habilitowana Iwona Szarejko, profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk medycznych Zbigniew Lew-Starowicz i profesor Jan Potworowski. Chciałabym również podziękować wszystkim członkom Komitetu Naukowego. Tutaj znowu pojawia się nazwisko profesora Jerzego Wetulaniego, który objął honorowe przewodnictwo nad pracami Komitetu Naukowego. Chciałam również powitać przewodniczącego Komitetu Naukowego doktora Marka Kaczmarzyka. Wszystkich oczywiście obecnych na sali, całe grono osób zaangażowanych w organizację, ale przede wszystkim, drodzy Państwo, chciałabym podziękować właśnie panu Krzysztofowi Chyżakowi i panu doktorowi Markowi Kaczmarzykowi za to, że wczoraj do późnych godzin nocnych bardzo włączyli się w pomoc przy całej organizacji i tak naprawdę to, że w dniu dzisiejszym jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, tak naprawdę zawdzięczamy właśnie tym dwóm panom, za co serdecznie dziękuję. A teraz, drodzy Państwo... Oraz, drodzy Państwo, pani magister Janinie Sabat, która również do tej godziny z nami pracowała. Te wszystkie niedogodności, które Państwo być może przy rejestracji zauważyli, są też wynikiem tej późnej pory, więc dziękujemy również Państwu za to, że jednak mimo wszystko tutaj z nami jesteście przede wszystkim. Jedno tylko zdanie. François Jacob w Grze Możliwości napisał takie zdanie, że różnorodność dzisiaj jest sposobem chronienia tego, co będzie się działo w przyszłości. Państwo będą słyszeć tutaj bardzo różnorodną tematykę, o bardzo różnorodnych sprawach będziemy tutaj mówić. Ta różnorodność jest celem na dzisiaj. Nawet jeżeli z pewnymi sformułowaniami nie będziemy się zgadzać, i to nawet wewnątrz panelu, chciałbym, żebyście Państwo na to właśnie w ten sposób spojrzeli. Tak jak powiedział pan rektor, my dopiero tworzymy pewną wizję ogólną, czegoś, co być może w przyszłości miałoby szansę stać się dyscypliną naukową. Jesteśmy na początku drogi. To jest ten początek, ta różnorodność, a być może nawet w pewnym sensie twórczy bałagan. Z tego właśnie wynika. Dziękuję Państwu jeszcze raz. Jeszcze, drodzy Państwo, są z nami obecni również członkowie Komitetu Naukowego. Pani profesor Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, którą serdecznie witamy. I pan doktor Tadeusz Wolan, pan doktor Andrzej Augustynek, który jako pierwszy wgłosi referat, ale to jeszcze chwilkę. Pan doktor habilitowany Piotr Łaszczyca, też widzę, wprawdzie słabo z tak daleka, panie profesorze, ale widzę. I proszę Państwa, jeszcze panią magister Małgorzatę Taraszkiewicz, która również jest członkiem Komitetu Naukowego oraz zastępcą przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Drodzy Państwo,
Chciałabym też zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, mianowicie na naszych patronów honorowych. Bo patronat honorowy nad naszym wydarzeniem objął minister edukacji narodowej, jego magnificencja rektor Uniwersytetu Śląskiego, profesor zwyczajny doktor habilitowany Wiesław Banyś, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego oraz firma SILAB. Nasi patroni medialni to magazyn psychologiczny Charaktery, magazyn Neurodydaktyka, Praktyka Badania Dialog oraz telewizja internetowa Uniwersytetu Śląskiego. Nasze przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem również sponsorowanym przez sponsorów zewnętrznych i tutaj chciałam serdecznie powitać sponsorów Przyjaciół Sympozjum. Jest to Instytut Badawczo-Szkoleniowy, Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej, firma szkoleniowo-doradcza Anna Szywała i firma Librus. Również dziękujemy sponsorom, wystawcom, firmie Edukarium i firmie Edukart. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia i pozwolicie Państwo, że przejdziemy w końcu do pierwszej sesji panelowej. Ja zapraszam pierwszych trzech prelegentów, doktora Andrzeja Augustynka. Zapraszam. Zapraszam doktora Marka Kaczmarzyka do stołu prezydialnego i pana Krzysztofa Chyżaka.